Poprosiłem mojego boskiego guru, aby rzucił trochę więcej światła na wysoki i tajemniczy świat przyczynowy. Świat przyczynowy jest nieopisanie subtelny, odpowiedział. Aby go zrozumieć, trzeba mieć tak potężną moc koncentracji, by po zamknięciu oczu móc zwizualizować kosmos astralny i kosmos fizyczny w całej ich rozciągłości. Świetlisty balon z ciężkim koszem, jako istniejące tylko w ideach. Jeśli dzięki tej nadludzkiej koncentracji uda się komuś rozdzielić lub przekształcić te dwa kosmosy z całą ich złożonością w same czyste idee, to będzie on mógł dotrzeć do świata przyczynowego i stanąć na granicy stapiania się umysłu i materii. W tym miejscu postrzega się wszystkie stworzone rzeczy. Ciała stałe, płyny, gazy, elektryczność, energię, wszystkie istoty, bogów, ludzi, zwierzęta, rośliny, bakterie jako formy świadomości. Podobnie jak człowiek po zamknięciu oczu wie, że istnieje, mimo iż jego ciało jest wtedy niewidzialne dla jego fizycznego wzroku i trwa tylko jako idea. Cokolwiek człowiek może czynić w wyobraźni, istota przyczynowa może uczynić w rzeczywistości. Ludzka inteligencja o najbujniejszej wyobraźni tylko w myślach może wahać się w granicach dwóch skrajnych myśli. Mentalnie przeskoczyć z jednej planety na drugą, runąć w nieskończoną przepaść wieczności lub wzbić się jak rakieta ku sklepieniu galaktyk, czy zabłysnąć jak reflektor na mlecznej drodze w gwiezdnych przestrzeniach. Natomiast istoty w świecie przyczynowym mają o wiele większą wolność i mogą bez wysiłku zamanifestować swe myśli w momentalnie stworzonej formie rzeczywistości materialnej, bez żadnych materialnych czy astralnych przeszkód oraz karmicznych ograniczeń. Istoty przyczynowe rozumieją, że pierwotnie kosmos fizyczny nie został zbudowany z elektronów, a kosmos astralny – żywotronów, lecz że w rzeczywistości oba stworzone są z najdrobniejszych cząstek myśli Boga, posiekanych i podzielonych przez maję, prawo względności, które ewidentnie przeszkadza w oddzieleniu noumenon, rzeczy samej w sobie, od bożych zjawisk. Dusze w świecie przyczynowym rozpoznają siebie nawzajem jako zindywidualizowane punkty radosnego ducha. Ich myśli, rzeczy są jedynymi przedmiotami, które je otaczają. Istoty przyczynowe widzą różnicę między swoimi ciałami i myślami jako same idee. Tak jak człowiek, zamknąwszy oczy, może wyobrazić sobie oślepiające białe światło lub bladobłękitną mgiełkę, tak istoty przyczynowe za pomocą samej myśli mogą widzieć, słyszeć, czuć, smakować i dotykać. Dzięki potędze kosmicznego umysłu stwarzają, co chcą lub to niweczą. Zarówno śmierć, jak i ponowne narodziny odbywają się w świecie przyczynowym w myślach. Istoty o ciałach przyczynowych żywią się tylko ambrozją wiecznie nowej wiedzy. Piją ze źródeł pokoju, wędrują po bezdrożnym lądzie percepcji, pływają w oceanicznej nieskończoności błogości. Ba! Widzą swe jasne ciała myślowe, jak przemykają obok miliardów stworzonych przez ducha planet, świeżych bańek wszechświatów, gwiazd mądrości, spektralnych marzeń złotych mgławic na całym niebieskim łonie nieskończoności. Wiele istot pozostaje w kosmosie przyczynowym przez tysiące lat. Z pomocą głębszych ekstaz wyzwolona dusza wydobywa się z małego ciała przyczynowego i przywdziewa rozległość przyczynowego kosmosu. Wszystkie wiry idei, poszczególne fale mocy, miłości, woli, radości, pokoju, intuicji, spokoju, samokontroli i koncentracji rozpuszczają się w wiecznie radosnym morzu błogości. Dusza nie musi już dłużej doświadczać radości jako zindywidualizowana fala świadomości, lecz zanurza się w jedynym kosmicznym oceanie ze wszystkimi jego falami wieczystego śmiechu, dreszczów i pulsowania. Kiedy dusza wydostanie się z kokonu trzech ciał, na zawsze umyka prawu względności i staje się niewypowiedzianym, wiecznie istniejącym. Oto motyl wszechobecności, a na jego skrzydłach wyryte są gwiazdy, księżyce i słońca. Dusza rozpościerająca się nad ducha pozostaje sama w rejonie bezświetlnego światła, bez mrocznej ciemności, bezmyślowej myśli, upojona swoją ekstazą radości w Bożym marzeniu o kosmicznym stworzeniu. Dusza wolna! Zawołałem z podziwem. Kiedy dusza ostatecznie wydostanie się z trzech dzbanów cielesnych złudzeń, kontynuował mistrz, staje się jednością z nieskończonym, bez utraty indywidualności. Chrystus zdobył tę ostateczną wolność jeszcze zanim urodził się jako Jezus. W trzech stadiach swojej przeszłości, symbolizowanych w jego ziemskim życiu przez 3 dni doświadczeń śmierci i zmartwychwstania, osiągnął on moc pełnego powstania w duchu. Nierozwinięty człowiek musi przejść niezliczone ziemskie, astralne i przyczynowe wcielenia, aby wynurzyć się ze swych 3 ciał. Mistrz, który osiąga tę ostateczną wolność, może zdecydować się na powrót na ziemię jako prorok, aby prowadzić innych ludzi z powrotem do Boga, lub tak jak ja, może obrać na swą siedzibę kosmos astralny. Tam Zbawiciel ten przejmuje część ciężaru karmy mieszkańców tego świata i pomaga im w ten sposób zakończyć ich cykl reinkarnacji w kosmosie astralnym, by mogli na stałe wkroczyć do sfer przyczynowych. Wyzwolona dusza może też zamieszkać w świecie przyczynowym, by pomagać jego mieszkańcom w skróceniu okresu życia w ciele przyczynowym, a przez to w osiągnięciu absolutnej wolności. O Zmartwychwstały! Chcę dowiedzieć się więcej o karmie, która zmusza duszę do powrotu do 3 światów. Pomyślałem, że mógłbym słuchać mojego wszechwiedzącego mistrza wiecznie. Nigdy podczas jego ziemskiego życia nie udało mi się naraz przyswoić tak wiele z jego mądrości. Teraz po raz pierwszy otrzymywałem jasny i pewny wgląd w tajemnicze obszary na szachownicy życia i śmierci. Karma fizyczna, czyli ludzkie pragnienia, musi zostać całkowicie przepracowana, zanim trwały pobyt człowieka w światach astralnych stanie się możliwy, wyjaśniał guru swym porywającym głosem. Sfery astralne zamieszkują 2 grupy istot. Pierwsza to ci, którzy wciąż mają ziemską karmę. Muszą się jej pozbyć, dlatego na nowo zamieszkują w ciężkim ciele fizycznym, aby spłacić swe karmiczne długi. Po fizycznej śmierci zostają oni sklasyfikowani jako tymczasowi goście świata astralnego, a nie jego stali mieszkańcy. Istoty o niespłaconej ziemskiej karmie nie mogą po astralnej śmierci wejść w wysoką przyczynową sferę kosmicznych idei, lecz muszą krążyć tam i z powrotem, między światami fizycznym i astralnym, świadomie kolejno swego ciała fizycznego, zbudowanego z 16 elementów i ciała astralnego o 19 elementach subtelnych. Jednak nierozwinięta istota ziemska przy każdej utracie ciała fizycznego pozostaje przez większość czasu w głębokim zamroczeniu snu śmierci i niemal nie jest świadoma piękna astralnej sfery. Po astralnym odpoczynku taki człowiek powraca do poziomu materialnego po dalsze lekcje i dzięki powtarzającym się podróżom stopniowo przyzwyczaja się do światów o subtelnej astralnej strukturze. Drugą grupę stanowią stali mieszkańcy astralnego wszechświata, którzy uwolnili się od materialnych tęsknot i nie muszą wracać do ciężkich wibracji Ziemi. Takie istoty mają do przepracowania tylko astralną i przyczynową karmę. Wraz ze śmiercią astralną przechodzą do nieskończenie subtelniejszego i delikatniejszego świata przyczynowego. Porzuciwszy myślową formę ciała przyczynowego na koniec określonego czasu, narzuconego przez kosmiczne prawo, te zaawansowane istoty powracają do Hiranyaloki lub podobnych planet astralnych, odrodzone w nowym ciele astralnym, aby przepracować niespłaconą karmę astralną. Mój synu, możesz teraz pełniej zrozumieć, kontynuował Sri Jukteswar, że zmartwychwstałem, zgodnie z boską wolą, jako Zbawiciel reinkarnujących się astralnie dusz powracających ze sfery przyczynowej, a nie astralnych istot, które przychodzą z Ziemi. Jeśli ci przychodzący z Ziemi nadal zachowują szczątki materialnej karmy, to nie mogą się wznieść do bardzo wysokich astralnych planet, takich jak Hiranyaloka. Tak jak większość ludzi na Ziemi nie nauczyła się za pomocą medytacji cenić wyższych radości i zalet życia astralnego i po śmierci pragnie powrócić do ograniczonych, niedoskonałych przyjemności Ziemi, podobnie wiele istot astralnych podczas naturalnego rozpadu ich astralnych ciał nie potrafi wyobrazić sobie wysokiego stanu duchowej radości w świecie przyczynowym i rozpamiętując wspomnienia o cięższych i jaskrawych przyjemnościach astralnych, gorąco pragnie powrotu do astralnego raju. Istoty te muszą najpierw spłacić ciężką karmę astralną, zanim będą mogły po astralnej śmierci zdobyć prawo stałego pobytu w świecie przyczynowym, tak nieznacznie oddzielonym od Stwórcy. Jedynie wtedy, gdy istota nie ma już żadnych pragnień doznawania doświadczeń przyjemnym dla oka kosmosie astralnym i nie ulega pokusie powrotu do niego, może pozostać w świecie przyczynowym. Gdy ograniczona dusza wypłaci się z całej karmy przyczynowej, czyli zalążków przeszłych pragnień, wybija ona ostatni z trzech korków niewiedzy i wyłaniając się z ostatniego dzbana ciała przyczynowego, łączy się z wieczystym. Czy teraz rozumiesz? Mistrz uśmiechnął się tak czarująco. Tak, dzięki Twej łasce. Z radości i wdzięczności brak mi słów. Nigdy z żadnej pieśni czy opowieści nie uzyskałem tak inspirującej wiedzy. Chociaż hinduskie pisma mówią o światach astralnym i przyczynowym oraz o trzech ciałach człowieka, jakże dalekie i pozbawione znaczenia są te stronice w porównaniu z żywą, wiarygodną relacją mojego zmartwychwstałego mistrza. Dla niego rzeczywiście nie istniała żadna nieodkryta kraina, z której nie powraca żaden wędrowiec. Wzajemne przenikanie się trzech ciał wyraża się na wiele sposobów za sprawą trojakiej natury człowieka, kontynuował guru. W stanie przebudzenia istota ludzka na ziemi jest mniej lub bardziej świadoma swoich trzech narzędzi. Kiedy zmysły człowieka skupiają się na smakowaniu, wąchaniu, dotykaniu, słuchaniu lub widzeniu, działa on wtedy głównie przez ciało fizyczne. Gdy człowiek posługuje się wyobraźnią lub wolą, działa przede wszystkim przy pomocy ciała astralnego. Oznaką działania ciała przyczynowego są myśli albo głębokie zanurzenie się człowieka w introspekcji lub medytacji. Kosmiczne, genialne myśli przychodzą do człowieka który stale ma styczność ze swym ciałem przyczynowym. W tym znaczeniu jednostkę ludzką można ogólnie sklasyfikować jako człowieka materialnego, człowieka energii lub człowieka intelektualnego. Człowiek utożsamia się blisko 16 godzin na dobę ze swym narzędziem fizycznym. Potem zasypia. Jeśli ma jakieś sny, wówczas przebywa w ciele astralnym, stwarzając bez wysiłku dowolne przedmioty, podobnie jak czynią to istoty astralne. Jeśli sen człowieka jest głęboki i nie ma w nim marzeń sennych, to przez kilka godzin może on przenieść swą świadomość, czyli poczucie ja, do ciała przyczynowego. Taki sen dodaje sił. Gdy człowiekowi coś się śni, styka się już nie z ciałem przyczynowym, lecz z astralnym. Taki sen nie jest w pełni krzepiący. Z miłością obserwowałem Sri Jukteswara podczas jego niezwykłego wykładu. Anielski guru, powiedziałem, twoje ciało wygląda dokładnie tak samo jak wtedy, gdy płakałem nad nim w ashramie w Puri. O tak, moje nowe ciało jest doskonałą kopią starego. Materializuję lub dematerializuję tę postać w dowolnej chwili, zależnie od swojej woli, o wiele częściej niż czyniłem to na ziemi. Dzięki szybkiej dematerializacji przemieszczam się teraz błyskawicznie, świetlnym ekspresem z planety na planetę, a nawet ze świata astralnego do przyczynowego lub fizycznego. Guru uśmiechnął się. Chociaż ostatnimi czasy podróżujesz tak szybko, nie miałem trudności z odnalezieniem cię w Bombaju. Mistrzu, cierpiałem tak bardzo z powodu twojej śmierci. Ach, pod jakim względem umarłem? Czy nie ma w tym jakiejś sprzeczności? Oczy Śri Jukteswara skrzyły się miłością i rozbawieniem. Ty tylko marzyłeś na ziemi. Na tej ziemi widziałeś moje ciało marzenie, kontynuował. Potem pochowałeś to marzenie, obraz. Teraz moje subtelniejsze ciało fizyczne, które widzisz, a nawet teraz ściskasz za mocno, zmartwychwstało na innej subtelniejszej planecie, marzeniu Boga. Pewnego dnia to subtelniejsze ciało marzenie i subtelniejsza planeta marzenie przeminą. One również nie są wieczne. Każda bańka, marzenie musi w końcu prysnąć przy ostatecznym dotyku przebudzenia. Dokonaj rozróżnienia, mój synu Yoganando, pomiędzy marzeniami a rzeczywistością. Ta idea wedantycznego zmartwychwstania wprawiła mnie w zdumienie. Zawstydziłem się, że było mi żal mistrza, kiedy widziałem jego martwe ciało w Puri. Zrozumiałem wreszcie, że mój guru zawsze był w pełni przebudzony w Bogu. Postrzegał swoje życie i śmierć na ziemi oraz obecny powrót do życia tylko jako względność boskich idei w kosmicznym marzeniu. Powiedziałem ci, Yoganando, prawdę o moim życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Nie martw się już z mojego powodu. Raczej rozgłaszaj wszędzie historię mojego powrotu do życia i przejścia z wymarzonej przez Boga ziemi, zamieszkiwanej przez ludzi, na inną wymarzoną przez Boga planetę. Planetę dusz przyodzianych astralnie. Nowa nadzieja wstąpi w serca udręczonych nieszczęściem, zatrwożonych śmiercią marzycieli tego świata. Tak, mistrzu. Jakże chętnie podzieliłbym się z innymi swą radością z jego zmartwychwstania. Na ziemi moje wymagania były nieznośnie wysokie, nieodpowiednie do natury większości ludzi. Nieraz łajałem cię częściej, aniżeli powinienem. Przeszedłeś mą próbę. Twoja miłość jaśniała poprzez chmury wszystkich nagan, dodał czule. Przyszedłem dziś również, by ci powiedzieć, nigdy więcej nie spojrzę na ciebie z naganą. Nie będę cię już nigdy karcił. Jakże brakowało mi nagan mojego wielkiego guru. Każda z nich była moim opiekuńczym aniołem stróżem. Najdroższy mistrzu, gań mnie miliony razy, karć mnie teraz. Nie będę cię już strofował. Jego boski głos był poważny, lecz drgała w nim wesoła nuta. Ty i ja będziemy razem się śmiać, dopóki nasze dwie postaci wydają się różne w moim marzeniu Boga. Ostatecznie pogrążymy się jako jedność w kosmicznym ukochanym. Nasze uśmiechy będą Jego uśmiechem. Nasza wspólna pieśń radości będzie wibrować przez całą wieczność, docierając do zestrojonych z Bogiem dusz. Sri Jukteswar objaśnił mi jeszcze kilka spraw, których nie mogę tu wyjawić. W ciągu 2 godzin, które spędził ze mną w Bombaju, w hotelowym pokoju, odpowiedział na każde moje pytanie. Część proroctw dotyczących świata, które wypowiedział tego czerwcowego dnia 1936 roku, już się spełniła. Odchodzę, mój ukochany. Przy tych słowach poczułem, jak mistrz rozpływa się w moich objęciach. Moje dziecię, zabrzmiał jego głos, wprawiając w drganie mą duszę aż pod sam firmament. Ilekroć przekroczysz drzwi nirbikalpa samadhi i mnie zawołasz, przyjdę do ciebie w ciele z krwi i kości, podobnie jak dzisiaj. Przy tej niebiańskiej obietnicy Sri Jukteswar znikł mi z oczu. Nieco stłumiony głos powtarzał wraz z melodyjnym grzmotem. Powiedz to wszystkim. Każdy, kto dzięki urzeczywistnieniu nirbikalpy pozna, że twoja ziemia jest marzeniem Boga, może przybyć na subtelniejszą, utworzoną z marzenia planetę Hiranyalokę i odnaleźć mnie tam zmartwychwstałego, w ciele dokładnie takim samym jak moje ziemskie. Yoganando, powiedz to wszystkim. Znikł smutek rozłąki. Żal i boleść z powodu jego śmierci, tak długo okradające mnie ze spokoju, umknęły teraz ze wstydem. Przez nieskończenie wiele nowo otwartych porów mojej duszy wylewała się błogość. Pozatykane od dawna z powodu ich nieużywania, teraz rozwarły się szeroko pod zalewem ekstazy. Podświadome myśli i uczucia z moich poprzednich wcieleń straciły swe karmiczne skazy, lśniąc oczyszczone boską wizytą Sri Jukteswara. W niniejszym rozdziale mojej autobiografii uczyniłem zadość żądaniu mojego guru i podałem radosną nowinę, choć nie po raz pierwszy wprawi ona w zakłopotanie niezainteresowane pokolenie. Człowiek dobrze zna pełzanie. Rozpacz rzadko jest mu obca. Jednak jest to zepsucie, a nie część prawdziwej natury człowieka. W dniu, w którym zapragnie, wkroczy on na ścieżkę do wolności. Zbyt długo poddawał się, mimo swej niezwyciężonej duszy, zatęchłemu pesymizmowi swych doradców, wpajających mu: prochem jesteś. Nie tylko ja miałem zaszczyt ujrzeć zmartwychwstałego guru. Jednym z uczniów Sri Jukteswara była pewna staruszka, czule nazywana matka. Mieszkała w pobliżu pustelni w Puri. Podczas porannego spaceru mistrz często przystawał obok jej domu, aby z nią porozmawiać. Wieczorem 16 marca 1936 roku Ma przyszła do ashramu i poprosiła o spotkanie ze swoim guru. Jak to? Przecież mistrz zmarł tydzień temu. Swami Sebananda, zarządzający wówczas pustelnią w Puri, spojrzał na nią ze smutkiem. To niemożliwe, lekko się uśmiechnęła. Pewnie próbujesz ochronić guru przed nadarczywymi gośćmi. Nie. Sebananda opowiedział ze szczegółami o pochówku mistrza. Chodź, rzekł. zaprowadzę cię do frontowego ogrodu, do grobu Sri Jukteswardziego. Ma potrząsnęła głową. Dla niego nie ma grobu. Dziś rano o godzinie 10:00, jak zwykle podczas spaceru, przechodził obok moich drzwi. Przez kilka minut rozmawiałam z nim na świeżym powietrzu. Przyjdź dzisiaj wieczorem do ashramu, powiedział do mnie mistrz. I oto jestem. Na moją starą, siwą głowę spłynęło błogosławieństwo. Nieśmiertelny guru chciał, abym zrozumiała, w jakim transcendentalnym ciele odwiedził mnie nad ranem. Zdumiony Sebananda uklęknął przed nią. Ma, powiedział, jakiś ciężar smutku zdjęłaś z mojego serca. On zmartwychwstał. Przypisy do rozdziału 43. W sawikalpa samadhi człowiek przeszedł do stanu wewnętrznej boskiej jedności, lecz nie może zachować swej boskiej świadomości poza stanem nieruchomego transu. Dzięki ciągłej medytacji osiąga najwyższy stan nirbikalpa samadhi i przebywając w nim swobodnie porusza się w świecie i wypełnia swoje zewnętrzne obowiązki bez utraty urzeczywistnienia Boga. Myślowe wibracje promieni mantr. Śpiew źródłowych dźwięków wystrzeliwany przez myślową broń koncentracji. Purany, starożytne siastry, czyli traktaty, opisują te wojny na mantry między dewami a asurami, bogami i demonami. Pewnego razu asura usiłował zgładzić dewę potężnym śpiewem. Jednak wskutek błędnego wymawiania dźwięków myślowa bomba zadziałała jak bumerang i zabiła demona. Kochanie wszystkich, Pana Buddę spytano kiedyś, dlaczego człowiek powinien jednakowo kochać wszystkie osoby? Wielki nauczyciel odpowiedział, ponieważ w licznych i rozmaitych okresach życia każdego człowieka, każda inna istota była mu kiedyś bliska. 8 podstawowych cech, które wchodzą w skład wszelkiego stworzonego życia, począwszy od atomu aż po człowieka, to ziemia, woda, ogień, powietrze, eter, rozum, umysł i indywidualność. Bhagavad Gita 7. Vedanta. Życie i śmierć są tylko względnościami myśli. Vedanta wskazuje, że Bóg jest jedyną rzeczywistością. Całe stworzenie czy odrębne istnienie to maya, iluzja. Filozofia monizmu znalazła swój najgłębszy wyraz w komentarzach do Upanishad Shankary.